Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam Bolubię i zapraszam na kryminalne obgadanki. Zgromadziłam dzisiaj sporą kupkę książek kryminałów, wśród nich zaplątała się jedna, która jest reportażem kryminalnym, o których z przyjemnością Wam opowiem, ale żeby za bardzo się nie rozpędzać, żeby przypadkiem nie zdradzić wam, kto zabił, narzuciłam sobie taki reżim, że za dużo nie będę się rozgadywać. I jeszcze, żeby trochę podkręcić nastrój tutaj i atmosferę, pomyślałam, że ułożę książki od tych, które najbardziej mi się podobały i zakończymy na tej, która była dla mnie największym rozczarowaniem. Tak więc zapraszam Oglądajmy. Zaczniemy od tej, która jest reportażem kryminalnym, żeby już mieć ją z głowy. Ona jest poza wszelkimi kategoriami tutaj. Kryptonim Skóra Moniki Góry. To książka o morderstwie, które zostało popełnione w Krakowie w 1998 roku. Studentka została zabita i oskurowana. Jej zwłoki zostały znalezione w zalewie w wodzie. I całkiem niedawno, już w latach 2000, gruchnęła taka wiadomość w mediach, że winny tej zbrodni został złapany i będzie postawiony przed sądem. Monika Góra twierdzi, że być może człowiek, który został oskarżony o popełnienie tego morderstwa, wcale nie jest winny. I w bardzo logiczny i przekonujący sposób Pokazuje, dlaczego nie, a co ciekawsze, wskazuje osobę, która być może jest odpowiedzialna za śmierć tamtej studentki. Tak więc jest to książka, która tak trochę mąci kijem w wodzie, która sprawia, że zaczynamy podważać to, co słyszymy o tym. Morderstwie, co słyszymy o śledztwie w przekazach medialnych. Tak więc ja Wam ją bardzo polecam, bo myślę, że ta książka może sprawić, że spojrzycie na całą tą sprawę z zupełnie innej perspektywy. No i teraz przechodzimy do jednego z moich ulubionych pisarzy, kryminalistów, Jornaliera Horsta. I jego powieść zdaje się najnowsza w Polsce, czyli Bez Granic. On ma książki, które są świetne i ma książki, które są dobre. Ta bardzo mnie wciągnęła. To jedna z lepszych powieści. Opowiada o komisarzu Williamie Wistingu, który jest bardzo zasłużony, który ma takie kierownicze stanowisko w policji i on dostaje list od kobiety z Australii, w którym ona prosi go, aby przyjrzał się sprawie zaginięcia i jej znajomej, znajomej z forum internetowego, która od dłuższego czasu nie daje znaku życia. Kobieta jest Norweszką z pochodzenia, ale część roku spędza w Norwegii, a drugą część roku spędza w Hiszpanii, gdzie jej rodzina ma dom. I Wisting jest zainteresowany tą sprawą, natomiast na w razie nie widzi w niej niczego kryminalnego, no ale postanawia, że rozejrzy się za tą zaginioną kobietą i w ogóle przekona się, czy ona zaginęła, czy po prostu wypisała się z forum. Okazuje się w ogóle, że to forum jest bardzo ciekawą sprawą, ponieważ jest to forum zrzeszające ludzi z całego świata, którzy chcą poprowadzić internetowe śledztwo. Śledztwo w sprawie morderstwa Australijki, kobiety, która była przyjaciółką założycielki Forum, która została zamordowana podróżując po świecie, podróżując po Europie, i jej zwłoki zostały złowione z morza. I ta jej przyjaciółka założyła takie forum, aby dowiedzieć się, co mogło się przydarzyć tej przyjaciółce. I ta norweska, która zaginęła później, powiedziała: napisała na forum, że znalazła coś interesującego. A potem już się nie odezwała. No i okazuje się, że Wisting tak naprawdę ma do rozwiązania dwie sprawy. Sprawę zaginięcia Norweszki, ale także sprawę morderstwa, które popełniono wcześniej na obywatelce australijskiej w Europie. Także tutaj mamy naprawdę bardzo fajnie rozpisaną powieść, bardzo wciągającą. To są książki, które nie polecam których nie polecam zaczynać wieczorem. Ponieważ ilekroć zacznę taką książkę wieczorem, to czytam ją prawie do świtu. Trudno się oderwać, ponieważ rozdziały są dosyć krótkie. I to tak jak w tym powiedzeniu: jeszcze jeden rozdział, jeszcze jeden rozdział. I nagle okazuje się, że o ups, przeczytałam. Więc. bez granic bardzo, bardzo polecam, tak samo jak większość książek tego pisarza. Można je czytać po kolei, ale wcale nie trzeba. Ja już teraz czytam po kolei, bo czytam tak jak one się ukazują w Polsce, ale muszę wam powiedzieć, że one w ogóle nie zaczęły się ukazywać w Polsce od pierwszego tomu. Wydawca zdecydował się na tom, który według niego miał największe szanse na to, że zażre w Polsce. No i rzeczywiście okazało się, że udało się zainteresować polską publiczność polskich czytelników i później kontynuowano wydawanie od środka, a potem zaczęto od początku. Także tutaj w... możecie czytać tak naprawdę jak chcecie, bo najważniejsze są zagadki kryminalne, a każda z nich mieści się w jednej książce. Kolejna rzecz to Małgorzata, sobie i Złoty Krąg. Tutaj ja w ogóle nie wiedziałam czego się spodziewać. Miałam wrażenie, że mi się nazwiska autorki kojarzy, i rzeczywiście ja mam książkę tej autorki, i to nie jest Kryminał, ale tamtej książki nie przeczytałam. Ta tutaj to jest kryminał. I tak jak się nie spodziewałam nie, nie myślałam o niej, że ona na mnie zrobi jakieś wielkie wrażenie, to okazało się, że to się świetnie czyta. To nie jest książka wiadomo, która zmieni wasze życie. To jest kryminał. Ale czyta się naprawdę bardzo dobrze. I cała ta zagadka wymyślona jest w taki sprawny sposób, ale także czytelnik lubi bohaterów. I to jest bardzo ważne. Mamy tutaj śledztwo w sprawie. Zamordowania mężczyzny Krzysztofa Garlickiego, który mieszkał w małej miejscowości, takiej miejscowości turystycznej, ale która, wiadomo, miejscowością turystyczną jest w sezonie, a po sezonie jest taką miejscowością wymarłą, zamieszkaną tylko przez niewielu mieszkańców. I ten mężczyzna był takim trochę menelem, ale. Menelem, którego ludzie szanowali, ponieważ on nie był narzucający się, nie był uciążliwy, po prostu jego życie się tak potoczyło, że trochę się ostoczył. I tego mężczyznę, który nikomu tak naprawdę nie zawadzał, znajdują zamordowanego. Przyjeżdża dwoje policjantów z Warszawy, którzy mają pomóc lokalnej policji w prowadzeniu takiego śledztwa, ponieważ lokalni no oczywiście nie mają doświadczenia w sprawach takiej wagi. I pomaga im policjantka Magda, która podczas tego śledztwa dowiaduje się sporo rzeczy o swoich sąsiadach, o ludziach, z którymi na co dzień żyje w tej samej miejscowości. Bardzo fajna historia, historia, która swój początek ma w przeszłości. Nie będę wam więcej opowiadała, ale tutaj macie moje słowo, że to mi się podobało i że polecam. Przemysław Borkowski, Diabelski Krąg. Borkowski się pojawia u mnie w obgadankach, ponieważ bardzo lubię tę serię z Gabrielą Seredyńską, która jest prokuratorem i prowadzi śledztwa razem z policjantami, ale tak naprawdę głównie sama. I Diabelski Krąg to jest książka, która nie opowiada o żadnym oficjalnym śledztwie. Ponieważ Seredyńska przyjeżdża na pogrzeb swojego ojca, ojca, z którym nie utrzymywała kontaktów, z którego tak naprawdę nawet słabo znała. No ale jest na jego pogrzebie i coś jej się tam zaczyna nie podobać. Kiedy idzie na spacer, wydaje jej się, że widzi lisa niosącego ludzki palec. No ale nie jest w stanie tego lisa doścignąć i tak zastanawia się, czy jej się to przewidziało. Może niósł gałązkę, a nie ludzki palec. No ale postanawia trochę tam pogrzebać. Wśród miejscowych dowiedzieć się więcej, udając pogrążoną w żałobie córkę. No i rzeczywiście trafia na trop większej sprawy. Sprawy, w której giną ludzie. Także Diabelski Krąg, moim zdaniem nie najlepsza z książek z, z Seredyńską, ale całkiem ciekawa, całkiem wciągająca. Piotr Bojarski już jakiś czas temu napisał powieść Pokuszenie. To jest druga część cyklu z Bogdanem Popiołkiem i to jest cykl, który chyba został porzucony po tym drugim tomie. Mam wrażenie, że on nie do końca się sprzedawał. Ale ja się nie dziwię, że on się nie sprzedawał, ponieważ ten, kto wymyślił tę okładkę, to chyba naprawdę w ogóle tej książki nie czytał. Ta okładka sugeruje nam jakąś przemoc, Jakieś sprawy thrillerowe, horrorowe. Natomiast ta książka, tak naprawdę, jest panem samochodzikiem dla dorosłych. To jest książka, w której nie ma takich scen okrutnych, nie ma scen przemocy. Owszem, pojawiają się trupy, ale tak naprawdę jest to książka, która opowiada o historii Wschodu. To jest takie miasto pomiędzy Wielkopolską a Lubuskim. I cała ta. Zagadka kryminalna właśnie toczy się wokół historii miasta, wokół skarbów. I tak jak powiedziałam, to jak pan samochodzik. Dwóch mężczyzn wybiera się na wakacje do Wschowy, dla jednego z nich matematyka, bo oni są nauczycielami. Jest to miejscowość rodzinna i zabiera swojego kolegę z pracy, historyka, licząc na to, że spędzą sobie taki fajny męski tydzień. To znaczy pochodzą sobie na piwo, pójdą na ryby, pójdą popływać, w ogóle będzie fajnie. Ale już pierwszego dnia, kiedy przybywają, okazuje się, że właśnie w tej miejscowości kogoś zamordowano. I natykają się na scenę, kiedy z domu wynoszą trupa, więc od razu podłapują. Ten temat i starają się dowiedzieć jak najwięcej. Później pojawia się kolejny trup, ale także trop wiodący w przeszłość, ponieważ cała ta historia osnuta jest wokół historii miasta. Bardzo fajnie mi się to czytało, ale tak jak mówię, okładka, Zupełnie nie pasuje do tej książki, ani do nastroju tej książki. Jest to kryminał lekki, tak bym powiedziała. Może nie komedia kryminalna, ale nie jest to rzecz, po przeczytaniu której będą Wam się śniły sceny przemocy na przykład. Absolutnie nie. Pan samochodzi dla dorosłych, jak najbardziej mi się podobało. I teraz książki, które są takie średnie. Pierwsza to Loba Negra. Czarna Wilczyca, Juana Gomeza Hurado. To jest druga część cyklu o takiej wybitnej, genialnej agentce, której pomaga wcale nie genialny, ale bardzo lojalny policjant. I oni tutaj natrafiają na taką sprawę zaginięcia bardzo bogatej kobiety. No i dają się w to włączyć, wplątać. I generalnie mamy tutaj bardzo dużo sensacji, pościgów. To jest taka książka, w której bardzo dużo się dzieje. Książka jak gotowy scenariusz na film z Hollywood, ze strzelankami, pościgami, z lejącą się krwią, z mnóstwem dramatycznych scen. To się czyta dobrze, aczkolwiek nie jest to ulubiony typ powieści kryminalnych moich. Oczywiście sięgnę po ostatni tom, ale jak widzicie, Pomiędzy przeczytaniem tej książki, co było kilka miesięcy temu, zdążył się ten ostatni tom ukazać. Ja go nawet mam w domu, ale jakieś do tej pory jeszcze nie sięgnęłam, co też pokazuje, że jest ok, ale nie jest to typ książek, które bardzo lubię. Także, jeżeli ktoś lubi takie książki, w których dużo się dzieje, dużo się strzela, dużo się ucieka i ściga, to tak, jak najbardziej. I ja może niekoniecznie. Marek Krajewski i Ostra, pierwsza książka Marka Krajewskiego, która po pierwsze dzieje się współ współcześnie, a po drugie ma bohaterkę płci żeńskiej. a nawet dwie bohaterki, tak naprawdę, bo jedna z nich jest prywatnym detektywem, a druga z nich jest prokuratorem. Obie się przyjaźnią od czasów studiów i razem się wspierają. I prokurator prosi bohaterkę, czyli ostrą, o to, żeby odszukała prostytutkę, która była świadkiem w pewnej sprawie i rozpłynęła się w powietrzu. I sprawa wydaje się tak naprawdę bardzo prosta. No ma znaleźć jakąś tam kobietę, która świadczy usługi seksualne. Prawdopodobnie, gdy dobrze rozpyta po mieście, to gdzieś się uda tę Kobietę namierzyć. Ale okazuje się, że wcale nie jest to takie proste i cała ta historia ma bardzo wiele odnóg i bardzo wiele zakrętów. Ostatecznie obie kobiety przeżywają bardzo trudne chwile związane ze swoim życiem osobistym, ale także ze swoją przyjaźnią. Było ok, niczego mi nie urwało, ale słuchało się w porządku. I teraz ostatnia książka, która była dla mnie największym rozczarowaniem, chociaż to nie jest zła książka. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego mnie ona się nie do końca podobała. To Niewypowiedziane, napisane przez Jess Lurie, książka, która opowiada o sprawie molestowania, ale także zaginięcia młodych chłopców w małej takiej amerykańskiej miejscowości. I wszystko byłoby okej, okay, gdyby narratorką nie była dwunastoletnia dziewczynka. Ja naprawdę nie lubię takich książek, zwłaszcza kryminałów, w których całą historię opowiada dziecko. Dziecko, które tak naprawdę niewiele wie o świecie, które interpretuje różne rzeczy inaczej niż powinno, ale także dziecko, które może być. Bezpośrednio zagrożone. I tutaj mamy bohaterkę, dziewczynkę, która ma niewiele starszą od siebie siostrę. Mieszkają z rodzicami w takim domu na uboczu domu, który także ojciec bardzo izoluje od innych, na przykład rozkładając druty kolczaste wokół tego domu, żeby nikt się do nich nie zakradł. Więc możemy się zastanawiać a cóż tam takiego się dzieje w tym domu? No, i do końca tak naprawdę bardzo długo nie wiemy, co tam się dzieje. Wiemy natomiast, że ta dziewczynka jest w takim ciągłym stanie zagrożenia. Na przykład nie sypia w łóżku, tylko albo w szafie, albo pod łóżkiem. Boi się swojego taty. Nie wiemy, ale pierwsze, co nam przychodzi, no pewnie zaraz będzie ją molestował. Więc cały czas czytamy tę książkę z taką duszą na ramieniu, że tej naszej bohaterce, tej naszej narratorce, Coś się stanie. I to jest coś, czego ja nie lubię. Ja jednak wolę te powieści kryminalne, w których mamy policjantów, którzy badają sprawę. Natomiast tutaj nie wiemy, komu można wierzyć, a komu nie. Wszyscy się wydają tacy szemrani, no bo przedstawia te postaci narratorka dwunastoletnia, która tak naprawdę jeszcze siebie nie zna. Więc książka która może być hitem dla niektórych osób, bo jest ciekawa, ponieważ także tworzy taką atmosferę grozy i, i czujemy, że ta groza narasta. Natomiast dla niektórych, tak jak dla mnie, może być irytująca poprzez właśnie perspektywę, z której ta książka jest opowiadana. Także ja wam jej absolutnie nie odradzam. Natomiast wiedzcie, że jeżeli podobnie jak ja nie lubicie tego typu książek, to raczej nie ma co się za nią Zabierać. I to by było na tyle. Omówiłam kryminały, które przeczytałam na przestrzeni kilku miesięcy. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do lektury którejś z tych książek, albo także do poznania któregoś z tych autorów, których bardzo chwaliłam, a przypominam, że chwaliłam tych na początku filmu, pod koniec filmu już bardziej krytykowałam. I mam nadzieję także, że. Polecicie mi jakieś ciekawe książki kryminalne, które wiedząc już, co mnie interesuje, wpiszą się w moje zainteresowania i będę mogła poznawać nowych autorów. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na za tydzień. Pa, 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 pa. pa.